Witajcie moi drodzy, dziś zapraszam Was na przegląd mojej aktualnej wiosenno-letniej pielęgnacji twarzy. Opowiem Wam odrobinę o porannej rutynie, wieczornej rutynie, kosmetykach, które stosuję i mam nadzieję, że ten film będzie dla Was ciekawy. Pierwsze co robię po przebudzeniu to idę do kuchni, otwieram lodówkę i wyciągam z niej zimną wodę różaną od Make Me Bio. To jest taki kosmetyk, do którego ja regularnie wracam, bardzo go lubię, widzę działanie. Zresztą ja na temat tej wody różanej wypowiadałam się już w niektórych moich filmach, jest też oddzielny post na blogu, link do niego zostawię Wam w opisie. Spryskuję dosyć obficie, odświeżam się, pobudzam, nastawiam kawę, a następnie sięgam po drugi produkt z mojej lodówki i są to hydrożelowe płatki od Pixie. Nakładam je właśnie tutaj w okolicy oczu, czekam jakieś 15 minut, a później idę, wykonuję wszystkie inne czynności, które robię zazwyczaj rano i zaczynam moją poranną pielęgnację. Muszę też dodać, że bardzo polubiłam te płatki i wypowiem się na ich temat w ulubieńcach maja, bo myślę, że są na tyle ciekawe, że powinny się właśnie tam znaleźć. Pierwszy kosmetyk, po który sięgam w tej mojej porannej pielęgnacji, jest oczywiście do oczyszczania skóry. I tutaj pojawia się pianka od Caudalie. To jest pianka winogronowa, bardzo delikatna, nie podrażnia skóry, ale też dobrze ją oczyszcza i nada się do każdego typu cery. Ja już o niej też wspominałam Wam wielokrotnie. I tutaj muszę dodać, że stosuję tę piankę od jakiegoś czasu ze szczoteczką soniczną Yasumi Nuno Mini w porannej pielęgnacji i sprawdza się fantastycznie. A kiedy już oczyszczę skórę, to sięgam po tonik, trzeba przywrócić naturalne pH i w mojej pielęgnacji jakiś czas temu pojawił się tonik algowy od Sensu Mare, który ma przede wszystkim odżywiać i nawilżać skórę, jak też właśnie przywracać naturalne pH i w jego składzie mamy między innymi kwas hialuronowy, kompleks 5 alg, ale też organiczną wodę z chabru, bławatka oraz wodę z lodowca norweskiego. I jestem bardzo zadowolona z tego toniku. Myślę, że często będzie pojawiał się w mojej pielęgnacji, a to, za co go przede wszystkim pokochałam, to jego obłędny zapach. Jest przepiękny, niczym taka perfumowana woda, cudownie odświeża o poranku, ale też wieczornej pielęgnacji. No i rzeczywiście ten efekt ściągnięcia skóry momentalnie się niweluje. Ja już od jakiegoś czasu nie zauważyłam, żeby ten efekt właśnie taki po tym pierwszym myciu, po zastosowaniu wody, czyli ten efekt ściągnięcia był w moim przypadku dosyć mocno widoczny. Nie, ale zawsze odrobinę pojawia się tutaj w okolicy policzków, które są bardziej przesuszone. Natomiast ten tonik, cudeńko, gorąco Wam go polecam, będę jeszcze na jego temat się wypowiadała. Stosuję go w mojej porannej i wieczornej pielęgnacji i mam tutaj dużą pojemność, 200 ml. Kupiłam go chyba na targach Eko, z tego co pamiętam, Eko Cuda i to był naprawdę bardzo dobry zakup. Po tonizacji przychodzi czas na serum i też od kilku tygodni w mojej porannej pielęgnacji wysoką pozycję zajmuje to oto serum marki Eisenberg i to jest serum, które ma liftingować i modelować naszą skórę, twarzy, podbródka, jak również szyi. Co prawda ja też stosuję to serum na mój dekolt. Ma bardzo fajną konsystencję żelową, praktycznie nie posiada zapachu, nie ma w składzie parabenów, nie podrażnia skóry i to ten efekt napięcia pojawia się mniej więcej po około 4 tygodniach i to też potwierdza marka, ponieważ wykonane zostały badania na grupie ochotniczek i tam też okazało się, że po tych 4 tygodniach kobiety zaczęły dostrzegać pierwsze efekty. No i rzeczywiście tak jest, w składzie tego serum mamy m.in. kofeinę, a kofeina likwiduje obrzęki, działa na nasz metabolizm, pobudza go do działania, czyli mamy tutaj ten efekt podnoszenia troszeczkę tej naszej skóry, liftingu, jak również jest glaucyna, która stymuluje syntezę kolagenu,
A jak wiecie, kolagen jest nam potrzebny do tego, żeby ta skóra była jędrna. Także ja jestem też bardzo zadowolona z tego kosmetyku. Sprawdza się u mnie bardzo, bardzo fajnie, 50 ml i będę jeszcze Wam o nim nieco więcej opowiadać. Ale jeśli już teraz szukacie jakiegoś fajnego preparatu, który będzie rzeczywiście tą skórę pobudzał do działania, ujędrniał i nie podrażniał, zwłaszcza taką skórę, która jest wrażliwa, i macie trochę więcej gotówki, to pomyślcie o tym serum. Czas na krem pod oczy i tutaj pokażę Wam jeden preparat, który stosuję w mojej porannej i wieczornej pielęgnacji, podobnie jak tonik. I znowu mamy Sensu Mare i jest to krem algowy do stosowania właśnie w okolicy oczu. Krem, który jest nowością w ofercie marki, pojawił się zdecydowanie jakiś czas temu, kilka tygodni temu, ale powiem Wam, że jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, bo w składzie tego kremu, podobnie jak w przypadku toniku, mamy kompleks 5 alg, mamy kwas hialuronowy i mamy wodę z lodowca. Ale tutaj też mamy inne substancje aktywne, na przykład właśnie ten niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, jak również olejki, które też są bardzo ciekawe, czy na przykład mamy wyciąg z kawioru. No, polecam Wam wejść na stronę producenta i poczytać sobie na temat tych kosmetyków. Zresztą już jakiś czas temu pytałyście mnie, czy próbowałam, czy testowałam, czy znam kosmetyki marki Sensu Mare, bo one są również dostępne w sprzedaży w HB i z tego co zauważyłam, bardzo Was ta marka interesuje, dlatego też postanowiłam je przetestować. No i widzicie, w mojej pielęgnacji porannej i wieczornej pojawił się też ten, oprócz toniku, pojawił się też krem do stosowania w okolicy oczu. On ma całkiem bogatą konsystencję, ale fajnie rozprowadza się właśnie tutaj na skórze. Ja też nie stosuję go na górną powiekę, tylko zawsze właśnie tutaj pod okiem, troszeczkę też przeciągając tutaj na okolice kurzych łapek. Czekam chwilę, on się momentalnie wchłania. Nie ma problemów z zastosowaniem korektora. No mogłabym tutaj Wam o nim opowiadać i opowiadać, ale to za jakiś czas. Dzisiaj tylko pokazuję Wam kosmetyki, które rzeczywiście pojawiły się w mojej aktualnej pielęgnacji i też myślę, że przez kilka następnych tygodni będę spokojnie z nich korzystać. Także mamy krem pod oczy i na zakończenie dwa ostatnie kosmetyki. I tutaj pokażę Wam sorbet, emulsję, krem, który jest od marki Herborian i tak naprawdę w nazwie tylko ma sorbet, bo troszeczkę powiem Wam, że mnie to zmyliło. Myślałam, że rzeczywiście ta konsystencja będzie przypominała taki sorbet, a tak zupełnie nie jest. I nawet bym powiedziała, że to nie jest żadna emulsja, tylko krem dosyć tłusty, chociaż nie zostawia na skórze tłustej warstwy i też momentalnie się wchłania, to jednak jak go dotkniecie w konsystencji, to poczujecie, że jest on nieco tłusty. Poza tym to, co jest ciekawe, to tutaj mamy takie mikrokapsułki, które podczas rozcierania, z których podczas rozcierania uwalniają się przeciwutleniacze, a jak wiecie, przeciwutleniacze działają bardzo fajnie na wolne rodniki i też spowalniają proces zbyt szybkiego starzenia się naszej skóry. Czy to jest kosmetyk, który mogłabym Wam dzisiaj polecić? Jak dla mnie trochę za duży koszt, żeby kupić sobie ten krem, bo tak naprawdę ja nie zauważyłam jakiegoś specjalnego działania, a mam go już na wykończeniu i stosowałam go przez kilka dobrych tygodni w mojej porannej pielęgnacji. Co prawda, muszę też powiedzieć, że przetestowałam go bezpośrednio przed nałożeniem podkładu i fajnie sprawdzał się jako baza. Ale czy jest to taki kosmetyk, który robi efekt wow? Zdecydowanie nie. No i ostatni preparat, który muszę Wam pokazać w porannej pielęgnacji, to jest oczywiście filtr. Filtr UV 50 SPF, dodatkowo też krem działający przeciwzmarszczkowo, marka Caudalie, nowość, która pojawiła się jakieś kilka tygodni temu w sprzedaży. Bardzo go polubiłam. Natomiast wypowiem się na jego temat, jak i na temat innych filtrów w oddzielnym filmie. Wiem, że na niego czekacie, będzie taki film, dajcie mi jeszcze chwilę. Wszystko mam systematycznie ułożone, zaprogramowane, także taki film na temat filtrów będzie, ale tutaj dzisiaj Wam przypominam o tym, że zawsze przed wykonaniem makijażu nakładam jako ten ostatni etap pielęgnacyjny filtr. Bez niego się nie ruszam, nie wychodzę z domu,
mam go zawsze przy sobie. Ponieważ dzisiaj opowiadam Wam o mojej aktualnej wiosenno-letniej pielęgnacji skóry, chcę Wam pokazać również preparaty, które za kilka tygodni albo nawet za kilka dni wejdą do mojej pielęgnacji, ponieważ część z tych, o których Wam już powiedziałam, zacznie mi się kończyć, a no tak jak mówię, robimy aktualizację nie tylko wiosenną, ale również letnią, więc warto tutaj wspomnieć o tym, co będzie zamiennikiem. I tak na przykład już mi się kończy pianka od Caudalie i kolejny produkt, po który sięgnę, to nie będzie znowu pianka, ponieważ ja ją stosuję już od kilku dobrych miesięcy i mam ochotę na coś innego, ale też będzie pianka, tym razem od Yasumi. I to też jest pianka oczyszczająca, do demakijażu, odświeżająca. Niby tutaj mamy informację, że jest to kosmetyk 100% naturalny. No, nie do końca się z tym zgodzę, ale jest to też również ciekawy kosmetyk. Także tutaj mam zamiennik na Caudalie Yasumi. A ponieważ kończy się w mojej pielęgnacji również ten oto sorbet Herborian, następny kosmetyk, po który sięgnę i to już myślę będzie za kilka dni, to będzie intensywnie nawilżający krem od Caudalie, który jest również nowością w ofercie marki, ale ponieważ słyszałam na jego temat bardzo dużo pozytywnych opinii, nie tyle w Polsce, ile na zagranicznym YouTubie czy też na zagranicznym Instagramie, postanowiłam, że muszę ten kosmetyk wprowadzić jak najszybciej, przetestować i zobaczyć, czy rzeczywiście to nawilżanie się pojawi. Zaczęłam omawiać Wam poranną pielęgnację, natomiast nie wspomniałam o pewnych ważnych krokach, które stosuję właśnie w mojej pielęgnacji wiosenno-letniej. I tutaj muszę zaznaczyć, że odstawiłam wszystkie preparaty związane z kwasami. Takie, które mają w składzie kwasy, czy to są płyny złuszczające, pianki, serum, czy też kremy, ale też i peelingi, odstawiam. Dlaczego? Ponieważ nie chcę ryzykować przebarwień, podrażnień już mojej wrażliwej skóry. Mamy zwiększone promieniowanie i ja po prostu stawiam na prewencję, wolę, żeby te preparaty poczekały sobie do okresu jesiennego, jesienno-zimowego, a znowu w tej wiosenno-letniej pielęgnacji pojawiają się substancje aktywne, które działają przeciwzmarszczkowo, regenerująco, odżywczo i przede wszystkim nawilżająco, plus stawiam też na wysoką ochronę. I teraz przejdziemy do wieczornej pielęgnacji, która może być odrobinę dłuższa z tego względu, że wykonujemy dodatkowe czynności jak m.in. demakijaż. I pokażę Wam kolejne kosmetyki, które stosuję, jak również te, które będę stosować. I zaczynamy właśnie od demakijażu. Pierwszy krok, usuwam to, co mam na skórze mojej twarzy, czyli dokładny demakijaż w tym pierwszym kroku przy pomocy płynu micelarnego i może Was to zdziwić, tak, wiem, jest to płyn micelarny z Lidla, który kosztuje chyba około 5 czy 7 zł. Zaczęłam go stosować jakiś czas temu, ponieważ obiecałam Wam, że zrobię film dedykowany na temat produktów właśnie tej marki dostępnych w Lidlu. I zaczęłam sobie testować niektóre kosmetyki, opowiem o nich za jakiś czas, natomiast ten wyjątkowo mnie urzekł. Jak widzicie, w mojej pielęgnacji zawsze pojawiają się kosmetyki wysokopółkowe, czyli te droższe. Pojawiają się kosmetyki drogeryjne w takiej średniej półce, ale nie zawsze widzicie te kosmetyki, które są takie naprawdę, naprawdę tanie. I żebym sięgnęła po taki kosmetyk, musi mnie coś do tego skłonić, przekonać, muszę zacząć go testować i jeśli mnie nie podrażni, jeśli nie spowoduje żadnego zaczerwienienia, pieczenia, ale będzie też skuteczny, to uwierzcie mi, że mimo tego, że jest to kosmetyk, który kosztuje kilka dosłownie złotych, ja będę do niego chętnie wracać. I tak też było w przypadku płynu micelarnego z Biedronki, który kiedyś bardzo, ale to bardzo mi pasował, super się sprawdzał, świetnie oczyszczał skórę, natomiast nie wiem co się stało, po jakimś czasie marka wprowadziła zmiany i ten oto płyn micelarny z Biedronki zaczął mnie podrażniać. A sięgnęłam, tak jak mówię, po tą wersję niebieską, bo jest jeszcze mleczko i zaczęłam oczyszczać nim skórę mojej twarzy i zauważyłam, że nie ma podrażnień, nie ma pieczenia, nie ma swędzenia. Bardzo fajnie domowa skóra, nawet tutaj muszę powiedzieć, że testowałam go na oczy i też sobie radzi z tuszem do rzęs, także stwierdziłam, że dlaczego nie?
fajnie się sprawdza, więc myślę, że w tym okresie wiosenno-letnim będę po niego sięgać. Co prawda, mamy tutaj butelkę o pojemności 200 ml, więc ona momentalnie mi się kończy i to jest już drugie opakowanie, po które sięgnęłam, ale produkt fajny. Także zmywam pierwszą warstwę mojego makijażu ze skóry przy pomocy tego oto płynu micelarnego, a następnie sięgam po preparat, którym już doczyszczę skórę, ale uwaga, uwaga, najpierw okolice moich oczu, a przede wszystkim rzęsy, bo od jakiegoś czasu, myślę, że od kilku lat nawet, skupiam się na tym, żeby jednak okolica oczu, która jest u mnie wyjątkowo delikatna i też bardzo szybko ulega podrażnieniom, była pielęgnowana w odpowiedni, bardzo delikatny sposób. Coś, po co sięgam regularnie i też wielokrotnie Wam pokazywałam, to jest balsam Take the Day Off od Clinique i u mnie niezastąpiony produkt. Nie wiem przez ile lat zużyłam ile opakowań, ale gorąco Wam go polecam. Jeśli mam na sobie mocniejszy makijaż, czyli jakiś mocniejszy podkład, to wtedy sięgam w tym pierwszym kroku po płyn micelarny, a następnie zmywam oczy przy pomocy tego balsamu, jak również całą skórę jeszcze doczyszczam przy pomocy tego balsamu. To jeszcze nie wszystko, a Wy doskonale wiecie o tym, że jeśli chodzi o moją pielęgnację skóry, to ja bardzo przykładam się do demakijażu i mogę mieć nawet więcej kosmetyków do demakijażu w mojej kosmetyczce niż innych preparatów pielęgnujących, ale jednak ten krok to jest coś, co sprawia, że moja skóra jest doczyszczona, pory są doczyszczone, pozbywam się wszystkich kontrowersyjnych substancji ze skóry, sprawiam, że jest ona dobrze przygotowana do tego, żeby przyjąć składniki aktywne z kolejnych preparatów, a to daje mi gwarancję tego, że będę widziała lepszą skuteczność i efektywność późniejszych preparatów pielęgnujących. No i dobrze, i teraz kolejny krok to jest mycie z wodą przegotowaną i tutaj sięgam po dwa preparaty. Zauważyłam w ostatnim czasie, że moja skóra bardzo polubiła kremy myjące. Nie wiem jak to się dzieje, ale one naprawdę nie dość, że fajnie doczyszczają skórę w tej wieczornej pielęgnacji, to jeszcze jej nie przesuszają, nie pojawia się ten efekt taki napięcia policzków. Tutaj też muszę Wam przypomnieć, że ja posiadam cerę mieszaną, czyli w strefie T jest ona przetłuszczająca, a policzki są przesuszone. I ten krem od Estée Lauder, taka pianka wielofunkcyjna, bo można go stosować również jako maseczkę taką oczyszczającą, bardzo fajnie się u mnie sprawdzał i to jest krem, który dostałam od Pawła. Pawła doskonale już znacie, Paweł mi go polecił i naprawdę jestem z niego zadowolona, więc stosuję go w tej mojej wieczornej pielęgnacji, ale zamiennie z drugim preparatem, który jest u mnie nowością i będzie u mnie regularnie pojawiał się w wieczornej pielęgnacji przez najbliższe tygodnie i to jest żel oczyszczający do demakijażu, nawilżający Oxygen Glow od Filorgi i to jest też nowość, jeśli chodzi o markę. Można go stosować do demakijażu twarzy, jak również oczu. Jak na razie sprawdza się bardzo fajnie. W jego składzie znajdziecie między innymi kompleks ten taki tlenowy, kwas hialuronowy i L-enzym. Jak będzie z nim, jeśli chodzi o kilka tygodni i stosowanie na mojej skórze, zobaczymy, ale to co jest fajne, to też muszę tutaj zaznaczyć, że nie tylko stosuję ten krem pielęgnujący, ale w przypadku tego żelu dodaję jeszcze szczoteczkę, kiedy mam ochotę jeszcze mocniej wykonać ten demakijaż i jeszcze dogłębniej doczyścić moją skórę. Kiedy już pozbędę się naprawdę wszystkiego z mojej skóry, no prawie wszystkiego, to sięgam po tonik. Tonik, o którym wspomniałam Wam wcześniej, czyli ten oto algowy preparat o Sensu Mare. Przywracam naturalne pH mojej skóry. Nie mogę też zapomnieć o serum i też kolejny kosmetyk, o którym Wam ostatnio wspominałam, czyli ampułka z wąkrotą azjatycką. Ampułka serum od Pure Heals, która w składzie zawiera aż 90% tej oto wąkroty azjatyckiej.
Zakochałam się w tym kosmetyku i już mi się niestety kończy i myślę, że jeszcze tak z tydzień, z półtora go poużywam i chciałabym wypróbować coś nowego, co też mam w zapasie i jest to serum od Clinique. Serum z linii Clinique Smart, które też ma właśnie ujędrniać, podnosić owal twarzy, działać liftingująco. Zobaczymy, to jest taki kosmetyk, który poleciła mi pani w sklepie stacjonarnym marki Clinique, więc myślę, że zacznę go pomału wprowadzać i sprawdzać, czy rzeczywiście jest on taki dobry, bo jest on też bardzo drogi i za jakiś czas dam wam znać, jak się spisuje. Kończymy to moją wieczorną pielęgnację kremem na noc. I tutaj, może was to zdziwi albo i nie, znowu mamy Sensu Mare i to jest krem, który ma bardzo mocną, silną, z taką skondensowaną konsystencję. Marka w ofercie posiada dwa kremy. Krem, który jest przeznaczony do skóry suchej i to jest właśnie ten oraz krem przeznaczony do cery mieszanej. Ja jednak pomyślałam sobie, że skoro mam zapas preparatów, jeśli chodzi o pielęgnację nawilżającą, to w porannej pielęgnacji, w porannych krokach, to postawię na ten krem, który jest bogatszy, bardziej regenerujący, odżywczy w wieczornej pielęgnacji. Bo wiem, że tutaj skóra mocniej pracuje, wiem, że potrzebuje też takiego właśnie dodatkowego powera i to, co mamy w tym kremie, czyli znowu wyciąg z pereł, mamy masełko shea, mamy olejki, mamy ten kompleks alg. To wszystko sprawi, że ta moja skóra będzie ładnie nawilżona, odbudowana, zregenerowana i rano rzeczywiście fajnie będzie wyglądała. Dodam tylko tyle, że niesamowicie zaskoczyła mnie konsystencja tego preparatu. Jestem przyzwyczajona do tego, że kosmetyki do cery suchej, skóry odwodnionej, zazwyczaj mają gęstsze konsystencje, ale to, co zauważyłam w przypadku tego, to jest zbite, treściwe masło. Tak bym to opisała. Dosłownie taka konsystencja, jakbyście otworzyły masełko, takie do smarowania kanapek i ono jest dosyć twarde po wyjęciu z lodówki. Trzeba takie, nawet bym powiedziała, delikatnie zeskrobać i tutaj też tak jest. Ale ten krem sprawdza się u mnie w wieczornej pielęgnacji bardzo, bardzo dobrze. I mimo tego, że jest do cery suchej, też dosyć szybko wchłania się w strefie T. Ja go nakładam tak mniej więcej godzinę przed pójściem spać, żeby ta moja skóra jeszcze popracowała i te substancje aktywne ładnie w nią weszły. I rano rzeczywiście wygląda bardzo, bardzo dobrze. Nawet ostatnio dostaję dużo komplementów związanych z tym, że moja skóra wygląda tak promiennie i czy to są jakieś zabiegi. Myślę, że połączenie tych wszystkich kosmetyków, które mam dzisiaj pokazuję i kroki, które też wprowadziłam, sprawiają, że ta skóra wygląda dobrze. I tutaj mam na myśli nie tylko odżywienie, ale właśnie ten blask. Mimo tego, że nie stosuję witaminy C, co u mnie jest rzadkością, a ja kocham witaminę C i wiem, że ona właśnie nadaje skórze taki naturalny blask, to jak mogłyście zauważyć, w tych moich kosmetykach, które wam dzisiaj wymieniłam i pokazałam, tej witaminy C nie ma. Opowiedziałam wam dzisiaj, jak wyglądają te wszystkie kroki, jeśli chodzi o poranną, wieczorną pielęgnację. Natomiast nie wspomniałam wam o tym, jak wygląda dodatkowa pielęgnacja, czyli peelingi, maseczki i zabiegi domowe. I tutaj moje pytanie do was, czy chcecie, żebym zrobiła oddzielny film na ten temat? Czy w ogóle was to interesuje? Jakie maseczki stosuję, jakie peelingi stosuję i też jakie aktualnie wykonuję zabiegi w okresie wiosenno-letnim? Mówię tutaj o zabiegach domowych, czyli tych wszystkich gadżetach, które gdzieś tam są w tej mojej pielęgnacji. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy chcecie taki film, bo jakbym dzisiaj go tutaj też wprowadziła i opowiadała wam o tej mojej dodatkowej pielęgnacji, to chyba musiałybyście siedzieć godzinę przed komputerem. Przypominam, że linki do produktów, o których dzisiaj wam opowiadałam, znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Wystarczy go rozwinąć i tam naprawdę macie całą listę. Bardzo często pytacie mnie gdzieś pod filmami, skąd, gdzie kupić i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli mam tylko taką możliwość, to zostawiam wam namiary w opisie do filmu, więc sprawdzajcie proszę co i jak. Dajcie też znać, co myślicie o mojej pielęgnacji. Czy nie za dużo tych kosmetyków? I czy rzeczywiście wszystkie są mi potrzebne? A jak wygląda wasza pielęgnacja? Jakie kroki stosujecie w okresie letnim, wiosennym? Na co stawiacie?
jakie kosmetyki aktualnie używacie i które u Was się bardzo dobrze sprawdzają. Czekam jak zawsze na Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, pozdrawiam i widzimy się w kolejnej publikacji. Pa!